Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Pół roku przed Chrystusem na świat przychodzi Jan Chrzciciel, poprzednik naszego Pana. Jeśli kończący się właśnie okres Adwentu był wyczekiwaniem na przyjście Mesjasza, to narodziny Jana są pierwszym akordem tego, co nazywamy Adwentem, czyli przyjściem. Płacz tego dziecka stał się radością dla podeszłych w latach rodziców Elżbiety i Zachariasza, ich krewnych, znajomych i wszystkich mieszkańców tamtej judzkiej krainy. To, na cośmy czekali, staje się dziś naszą radością. Imię każdego z nas niesie ze sobą jakąś konkretną treść, swego rodzaju życiowe przesłanie lub życiową misję. Hebrajskie imię Jochanan oznacza tyle, co Bóg okazał łaskę. Każde dziecko powinno nosić to właśnie imię, ponieważ narodziny każdego z nas są darem łaskawego Boga. Ilekroć Zachariasz i Elżbieta wołali swojego syna, przypominali sobie zawsze, że to właśnie w nim Bóg okazał im łaskę. To dziecko, podobnie jak każde dziecko na świecie, nie jest własnością rodziców, ale darem otrzymanym od Boga. Misja Jana nie była ograniczona do rodzinnego domu albo Ein Karem, w którym przyszedł na świat. W tym dziecku Bóg okazał łaskę całej ludzkości. To niemowlę, jak dorośnie, uda się na pustynię i stanie się potężnym głosem Boga, wzywającym wszystkich do nawrócenia. Bóg przez Jana okazał swoją łaskawość całej ludzkości. Uradujmy się dziś tą dobrą nowiną. Niech radość, która stała się udziałem mieszkańców judzkiej krainy, dziś stanie się naszą radością. Podziękujmy Bogu za to, że posłał nam wielkiego proroka, świętego Jana Chrzciciela, największego spośród synów ludzkich.